Kolejny dzień w Bostonie i kolejny moment, żeby pozwiedzać ten piękne miasto, a także podroczyć się ze strażnikami, którzy prawdopodobnie dalej będą tutaj starali się nas wytrącić z równowagi i zabić. A tak poza tym to witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Avo Assassina, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 4. Wiem, mogę mówić troszeczkę niewyraźnie, mogę mówić bardziej spokojnie i mniej dynamicznie, ale jest to spowodowane tym, że moje gardło w tym momencie nie domaga, no i powiedzmy sobie szczerze, nie chce ze mną współpracować. Trudno się mówi. Evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Taddy needs a drink! How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue him, and they'll owe us. Do you know where they're being held? Afraid not. Benjamin Churchwell. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. No okej. No, już widzę, że z tą panienką uporał się dość szybko, no ale dobra, nie będziemy mu przeszkadzać. Zejdźmy definitywnie na dół i po prostu chodźmy stąd w cholerę. Taki jest mój plan. I tylko planu postanowiłem się trzymać. Tak też. I tak, jeżeli przygotowujecie się, że w moim odcinku jak zwykle będzie darcie ryja tak zwane, to jednak dzisiaj sobie odpuścimy. Dlaczego? Jest wieczór, jakoś niespecjalnie chcę budzić większość domowników. W ogóle już naprzeciwko mieszka? Aż dziwne. To by było za proste. Charles? Sir? Nieważne. I don't even care. Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. I'll show you how. Wreszcie to my kurde kogoś uczymy, a nie, wiecie, wszyscy tylko nas. Dobrze. To się nazywa... Okej, tutaj nie możemy zabijać, spoko, kminie. Benjamin Church. Zwykły medyk. Nie sądzę, żeby był kimś specjalnym. Not our business to meddle. Even if we've the best of intentions. But if you could have seen it, they were surely drunk carrying on like that, and during the day no less. Okej. Rozumiem. Samuel Adams, a Boston town tax collector, has been sanctioned for failure. Scandalous behavior from one who aims to be a surgeon. Not likely if he keeps up such carousing. Dobra, możemy ich podsłuchiwać teraz. Zapieprzą nam jakieś głupoty o polityce. Że będzie wojna albo coś. They stumbled off to the northeast. No doubt in search of a tavern or some place of ill repute. Start questioning those on the street. Kurna, jaka fajna, chcę ją, cześć. Ja chcę pogłaskać, nie? Masz. Ale zajebista. Ta świnia jest moim przyjacielem od dzisiaj, tak, to jest...
jedna z lepszych świń tego odcinka. Tak. Cokolwiek. Anyways, cóż, zmierzamy sobie troszeczkę teraz stąd do kolejnego punktu. Nie pytam, że mogliśmy tam wejść. Prawdopodobnie tak, ale Gunwo by nam to dało. Znając życie. Hajtem jest dość młody, to temu, wiecie, jemu to łatwo wszędzie wchodzić. Poczeka na lata starcza, to będzie kurde potem żałował, że się nie wybiegał za dzieciaka. Dobra, pobiegnijmy tam po prostu i tyle. Oni czegoś od nas chcą, ale nie będę pytał czego. Poza tym, kto im dał broń palną? Kozy. Sracz, zwany wychodkiem. Dobra. Spierdzielamy stąd. New South Meeting House. Podobawszy mi się to. Aha, na to w ogóle mamy się wspiąć. Spoko, szanuję to. W ogóle model wspinaczki jest po prostu epicki. Szybki, zdatny na wszystko i w ogóle. Niczym po drabinie. Słodko by było, gdyby teraz mnie... Oj. Gdyby mnie teraz trafili. Dobra. Tam jest stog. Yeah. Animacja się udała. Podsłuchajmy ich, co mają tam do powiedzenia. A, jest ich trzech. Spoko. Dobra. Zobaczmy, co napisała moja dziewczyna, bo prawdopodobnie właśnie ona do mnie napisała. Arrest one and put him in stocks. See if he's so glib then. To do so without cause will set them singing songs about us. Last thing the city needs is town criers complaining about our abuse of authority. Then forget it. The crime is done. The killer's gone. Those who know won't share their secrets. If the city wishes to harbor scoundrels, let them pay the price for it. I tyle z tematu. Dobrze. Czy ja nie mogę sobie pobiegać? O, widać, nie, nie. Także cóż. Trzeba się będzie w ogóle nauczyć walki, bo... Stakową tutaj strasznie lamię. No chyba jest nieśmiertelny. Aha, spoko, mi się troszeczkę pieprzą przyciski. Dobra. Serio taką rzeźnię muszę robić, żeby ktokolwiek chciał dać mi spokój. Ha!
No uderz. Koniec. Nie jestem oficjalnie bezpieczny. O, widzę, że jakiś tam młody obywatel powiedział, że dobrze, dobrą robotę uczyniłem. Napiłby się czegoś, tylko że... Co to było? Dobra. Tak się kończy granie w nocy. Przynajmniej przez pół zaspanego awo. No ale nic. Wiecie, jak się nie ma, co się lubi, jak to awo powtarza, to się wpije jak ta kartofelki. Dobra. Wejdźmy po prostu wyżej. Bo wiem, że lubicie takie widoki. Dobra. To mój teren, won. No, oczywiście, równowaga godna mistrzów. Dobrze, więc... Dobra. Probably looking for a nice quiet place to do the deed. From what I hear tell, his work usually involves quite a bit of screaming. We'd best not buy any meat tomorrow. Good call, that. Dobra. Karta. Karta z almanachu. Dobra. O, tam jest. Ja tu po kartę, idioto. Banda kretynów. Ha. Mine. Dobra. Okej, nieważne. Spieprzam na górę. Wow. Naprawdę przykro mi, stary. Musiałem tak postąpić. Znaczy doniósłbyś na mnie. Nie no, naprawdę. Daję mi jakiegoś tutaj... Zgiń. Mega niehonorowo, ale... Macie inne wyjście? Oczywiście, że macie. Walkę z nimi. Trzeba było tak od razu. Nawet mi się nie ważcie. No, spoko, ale... Kto tym patołachom dał? Umiejętność strzelania. Ech.
No, kurwa. Dobra. Wow. O, zajebista kombinacja. Wreszcie kuźwa jakaś efektowna. Spoko, szanuję to. Dobra. Wreszcie dali mi spokój. Prosiaczek. Stop! Stój! Recall what happened as best you can. There were no four of them. All of clearly ill repute. They carried a fifth. He was bruised and unconscious. Thomas the Fool tried to offer aid. So they cut his throat. And then they moved on. As if it were nothing. As if... Which way did they go? I don't know. I was focused on trying to stop the bleeding. Try and remember. That way, I think. See, Charles? We'll have church in no time. Just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was. Dobra, jest Charles Lee. Biegnie za nami. Pytam tylko, czy on jest w stanie? Nie, nie jest w stanie. No trudno się mówi. Careful. The place is well guarded. We need to slip past them. Gdzie ta sierota? Jest. Będzie się trzeba nie to przekradać. Z tego co widzę. Chodź, Charles. Okej. A co mi po tym? Zapomniałem o tym zmyśle, Orlin. Wow. Dobra. Find the key. Wait here. Przecież wiem, że Charles by sobie poradził bez klucza, ale... Co ja tam wiem? Aj, to było tak tępe z mojej strony. Dobra, w każdym razie mamy klucz. Dobra. Here we are then. I jest i nasz cel. No, a tą misję będę musiał powtarzać sobie prywatnie. Chcąc oczywiście robić 100% synchronizacji. Why must you always make these things so difficult, Benjamin? Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now. What shall we do about our guest? Maybe I take his hands. Put an end to his surgery. Maybe I take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe
I take his cock. Putting end to his fucking us. O, pomysł, to jest wiele. I can't possibly decide. Take all three. Now, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas! I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Ciekawe, co mu rozciął. Chyba nos. Dobra. Tyle. Who are you? Haytham Kenway, at your service. I don't understand. Why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. Ciekawe, czy Charles Lee też ma te ostrza asasyna. To mnie zastanawia. Znaczy, bo on chyba też jest asasynem, o ile dobrze widzę. Ale wiecie co, powiem tak, czasowo już się nie do końca wyrobimy, także zanim skoczymy właśnie do Charlesa i... chociaż w sumie mała kocenka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Tak chyba mi się tak wydaje. Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Hardly. The man's a commander in the king's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. Czyli już wiemy, co będzie nas czekało w następnym odcinku. Pan John Pitcairn. Ale zanim to zrobimy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało i cóż. Do jutra. Tak mi się wydaje. Bo jutro już nie będzie Borderlandsa, bo w takim razie jutro już jest piątek, tak? Oj, nie wiem. Nie wiem, dwa odcinki temu łatwiej mi było to wszystko mówić. O nie, 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 nie. No, dajesz. Kurę. No. Cholero. Otwieranie skrzynek jest tu tak głupie, że dziękuję bardzo. Anuluj, dobra, to było na tyle i papa. Do kolejnego odcinka. Tak, to jest dobre, dobrze powiedziane. Narson, cześć. Żegnam się z wami, Haytham Kenway.